Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Panowanie ludzkości. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszystkim, wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Pierwsza Mojżeszowa 1:26-28. W powyższych dwóch wersetach znajdujemy jedno z najwcześniejszych biblijnych nawiązań do sposobu, w jaki ludzkość ma się odnosić do stworzonego świata. Przeczytaj je uważnie i z modlitwą, rozmyślając o nich w kontekście troski o stworzenie i naturalne środowisko, a następnie odpowiedz na pytanie poniższe. Czy panowanie ludzkości nad ziemią miało być zupełne? Co oznacza czynienie sobie ziemi poddaną i panowanie nad wszystkim, co się w niej znajduje? Czy te słowa dają ludziom prawo do nadużywania i niszczenia stworzenia? W 1 Mojżeszowej 1:28 czytamy, że ludzie mieli napełnić ziemię. Jak należy rozumieć te słowa w powiązaniu z tym, jak ludzie powinni traktować ziemię? Niewątpliwie ludzie zostali powołani do panowania na ziemi, oczywiście w mocy i pod kierownictwem Pana. Fakt, że słowa te zostały wypowiedziane przed upadkiem ludzi w świecie wolnym od grzechu, śmierci i cierpienia, powinien nas nauczyć, że cokolwiek oznacza panowanie nad światem, z pewnością nie oznacza ono gwałtownej eksploatacji rabunkowej gospodarki, gdyż takie zjawiska z pewnością przed upadkiem pierwszych ludzi miały się nie pojawiać. Cokolwiek oznacza panowanie i czynienie sobie ziemi poddaną, z pewnością nie oznacza niszczenia świata. Oczywiście wiele się zmieniło od tamtej pory. Upadek, potop, przekleństwo grzechu i ogólna degradacja zrobiły swoje. Jednak nie sposób się dopatrzeć w tych słowach czegokolwiek, co usprawiedliwiałoby rabunkową gospodarkę i rujnowanie naszej planety. Można natomiast w nich dostrzec element odpowiedzialności ludzi jako panów świata za troskę o ziemię, którą Bóg stworzył jako bardzo dobrą. Dziękuję.